A teraz do czasu, gdy nie powstał ten utwór, który za chwileczkę Państwu zaprezentuję, można było mnie określić mianem pieśniarza dramatycznego i z pewnym wyjątkiem jednej pieśni, pieśniarza disco-polowego. Natomiast w przypadku utworu, który za chwilę zaśpiewam, sytuacja przedstawia się w takim niekorzystnym świetle, stawiam mnie w niekorzystnym świetle, ponieważ treść tego wiersza, który na szczęście nie ja jestem autorem i nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło, powoduje, że staje się w jakimś sensie już kontrowersyjny, ponieważ z jednej strony namiętność, miłość, rzeczy, które przecież towarzyszą nam na co dzień. No już może przesadziłem z tą codziennością, ale myślę, że każdy z nas coś takiego w swoim życiu przeżył. Jednak treść tego utworu jest wyjątkowo kontrowersyjna, wyjątkowo nieetyczna i niemoralna. Słowa napisał Jerzy Masłowski, a ja tylko muzykę. Zwykle bywa tak, że opowiadam historię, jaka mogłaby się wydarzyć w Mławie, ale nie chciałbym się powtarzać. Może po prostu zaśpiewam. Proszę sobie wyobrazić sytuację, jaka mogłaby się Państwu przytrafić, o której mowa jest w piosence. Pomarańcze w Jeruzalem. Ciebie i na mnie troszczę.
jakiś powiedział, że czasu niewiele zostało. Zaciera tamte chwile, z każdym dniem jesteśmy dalej. Może kiedyś się odnajdę na uliczkach. Kiedyś popełniłem taki właśnie faux pas w związku z tym utworem, który przed chwilą zaprezentowałem i poprosiłem, czy poprosiłem widownię, czy komuś się coś takiego przytrafiło w życiu. Było bardzo jasno, koncert był bardzo kameralny, małe, profesjonalne miasteczko i podniosła jedna pani rękę. I oczywiście zamiast publiczność patrzeć na mnie, to spojrzała na panią. No i wszystko było jasne. Potem ta pani przyszła do mnie i mówiła, że ma ogromny do mnie żal. No, ciekawe, czy zmieniła miejsce zamieszkania. Jest takie miejsce, w którym jest może inaczej, są takie może państwa, być może jest takie państwo, w którym nie pamięta się o tych, którzy stworzyli piękne dzieła. Może to jest jakiś wyjątek, a może to wynika ze specyfiki kraju, mentalności ludzi. Trudno powiedzieć. Wydawać by się mogło, że coś takiego w naszym kraju by się nie przytrafiło, bo czy wyobrażacie sobie państwo na przykład, żeby w miejscu, gdzie spoczywają szczątki jakiegoś wybitnego polskiego poety, w tym miejscu było osiedle domków jednorodzinnych. I nie było żadnego śladu, żadnej pamiątki, żadnej tablicy. A jednak zdarzają się takie kraje. I takim krajem jest piękna, cudowna, ciepła Hiszpania. To właśnie tam stworzył w roku 1918 w Granadzie Federico Garcia Lorca utwór pod tytułem Pieśń jesienna. Nie wiadomo nawet, dlaczego został zamordowany, dlaczego zginął. Może dlatego, że był poetą, a może dlatego, że był inny. Może. Dziś w miejscu, w którym mieszkał, nawet niewiele jest informacji na jego temat. Tak jakby społeczeństwo wstydziło się, a przecież jego poezja jest naprawdę wspaniała. Słowa przetłumaczyła Irena Kuran-Bogucka, pieśń jesienna. Thank you.
wiecznie duszy stołam. Stołam za Śpiewa.